Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Hello. Seconds remaining. Five seconds remaining. Idą po zwycięstwo. Dire team ban. No jak to mówią, trzech razy sztuka. Pierwszy sezon nie wyszedł, drugi też, no to szansa na trzeci. Radiant team pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Necrophos. Dire team pick. Tak, banowane Axlark, Invoker, Spectre i piknięty Necrophos. Coś dziwnego. Axlark, no w zasadzie te bany są takie zrozumiałe po tych zmianach w tym patchu, także tutaj nie ma większych jakichś zarzutów do teamów, tak raczej standard, trochę się to pozmieniało do ostatniego patcha. Ale pierwszy pick Necrophosa, well, to jest trochę oryginalne, ale nie jest to zła postać mimo wszystko, także zobaczymy co wokół tego będą chcieli zagrać i czym odpowiedzą team Blacktrap, bo mają dwa piki teraz, to zobaczymy co mogę tutaj wykręcić. Zobaczymy co oni tutaj planują. Omni-Knight. Dire team pick. I Odek może po staremu, co? Jest otwarty, można wziąć. Zeus też jest otwarty, w razie czego z takich mocniejszych Death Prophet. I jest, jesteśmy na Twitchu, owszem. Twitch.tv/PolishDota2League i my tam jesteśmy. Jeszcze nie, bo jest opóźnienie, ale zaraz będziemy. 5 seconds remaining. Więc wybór jest prosty, tylko najlepsza polska Dota. Stagnacji ciszy. Ashit Apparition, piknięty. W sumie nie głupi wybór tego Necrophosa. Może Blacktrap zwęszył jakiegoś strata bazującego na healu, bo kiedyś też takie się grało. Dużą ilością właśnie heal'a. No i cóż, zobaczymy. Tak, dwa supporty piknięte dla Blacktrapów. Zobaczymy. Korw żadnych jeszcze tutaj nie ma pikniętych dla teamu Blacktrap. Jeden, powiedzmy, można to nazwać chyba korw. Kotol. Do Necrophosa. To jest coś niesamowitego, co się tutaj dzieje i ja chcę ten mecz po prostu obejrzeć i chcę zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo to jest już taka dziwność, taka dewiacja okrutna od Doty, że zaczyna się to bardzo fajnie, bardzo oryginalnie. Zobaczymy, co oni będą planować. Radiant Team Ban. One click hero. 10 seconds remaining. A dlaczego akurat Drive King? 5 seconds remaining. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Reserve time. Respect ban. Dire team ban. No tak, no ale to wtedy... Czuję, tak mają jeszcze ta Parish, no to tak... W sumie śmiesznie. 10 seconds remaining. No. 5 seconds remaining. Reserve time. Nowy set do Chena, tak?
Bo ty nim nie grasz, tak? No to w ogóle nie ma żadnego czyna. Sven wybanowany przy okazji. Radiant team ban. Proszę. 3 na 3. Five seconds remaining. Nice. Coś innego. Reserve time. Dire team pick. A może nie jest zarejestrowany, bo któryś team, który nie miał nazwy wpisanej, może grał po prostu. Kopa wybanowana i Darkseer. Darkseer w sumie tak wybanowany dosyć dziwnie w tym momencie. Nie ma żadnego jakiegoś milikery. A jeszcze pikniętego dla Blackrocków, także może ewentualnie pod to jest to zbanowane, żeby nie przeszkadzał. Reserve time. No tylko pytanie, czy chcesz wziąć Zeusa na kotla też, to może być trochę upierdliwe. No, generalnie za czym tutaj teamie planują, tak jak na razie tutaj Blacktrap piknął teraz Tide'a. Całkiem niezłe połączenie, za A nawet. Mają dwa jakieś dobre skille pod teamfight. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Earth Shaker. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Do mnie coś mówiłeś przez chwilę? Okej, nie. No generalnie jak chodzi o nazwę drużyny, to jak nawiązując do tego co powiedziałeś, no to w zasadzie dziwny taki team, tak? No bo jedyne co mi się kojarzy to jest jakimś połączeniem Dekrofosa i Kotla. No to Alex Chrumkacz na widzie Kotlem. I w zasadzie, no nie wiem co więcej, Necrofos może być też mid, tak, Shaker offlane, Shaker support, nie wiem, w zasadzie co oni tutaj planują. Lancer dorzucono teamu Blacktrapów i to już na przykład pojawia się z moim zdaniem problem w Blacktrapach, bo ja tu nie widzę po prostu late game'a. No ja widzę problem właśnie, że nie widzę late'a zupełnie. To w zasadzie takie cztery postacie, takie... Niezbyt, które są w stanie wykierować tą grę. Clockwork! No to offline Clockwork w takim razie. No i chyba będzie na pewno ten Necrophosmith.
Kotor, Shaker na bocie, czy na safe lane, no jakieś carry by mogli dobrać. To nam po jednym banie. I Blacktrap, nie wiem co tutaj planują, to czy to Silencer z nami idzie, czy carry Silencer, bo też tak ludzie grali, no to ciężko powiedzieć, są generalnie straszne jakieś połączenia. Radiant Team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ja też nie widzę. No ale, no właśnie Blacktrap nie ma lejta na razie w ogóle zupełnie, oni mają... No brawo, generalnie no co my tu mamy? Ultimate Tide'a w late game'ie 150 sekund, no to w zasadzie 2,5 minuty, tak? To jest no bardzo długo, jeżeli chodzi nawet o jakieś takie szybkie klasze. 130 na globalu to jest też dosyć sporo, bo to jest 2 minuty z kawałkiem. Nie jest taka wielka tragedia, ale to może być problem, tak? No generalnie nawet Weedly, bo on nie ma takich postaci z niskimi CD-kami, tak? Na przykład no... Necrophos tak ma zdecydowanie tutaj krótszy cooldown, Shaker też ma krótki w miarę powiedzmy. A nie, no bo w sumie na pierwszym ranku to może nie, no ale Clockwork jest w zasadzie też dosyć szybko aktywnie dorzucany, także ja widzę tutaj problem po sobie Blacktrapów, jeżeli chodzi o same piki. Reserve time. Nie wiem, brakuje Blacktrapom kogoś, to będzie po prostu... What? Dire team pick. To jest debiut człowieku. Naga Siren z jednym z trzech chwili niepikniętych. No to. Czyli został biedny Chen i Elder Titan. Kto? Będziemy... Chen i Elder Titan niepiknięci póki co. Nie znam tej drugiej postaci. No też właśnie, jakiś new hero musiał dojść gdzieś tam kiedyś. 5 seconds remaining. No cóż, zobaczymy co Blacktrap pikną, mam jeszcze 20 sekund. Ale oba te teamy wyglądają zabawnie. Czy nazwa drużyny jeszcze ok, bo z tym syreniem śpiewem mogą sobie ten teamfight ładnie ustawić, tak? No okej. No, jest to całkiem fajne. Nadal mnie to nie przekonuje. Jeżeli chodzi o samo pikowanie, jakoś bardziej większy potencjał, jeżeli chodzi nawet o late game, no tutaj też nie ma w sumie dużo lepszego, jeżeli chodzi o nazwę drużyny. No Naga co prawda jest, ale Naga no to raczej będzie takie szczurowanie, tak, przypychanie tych towerów cały czas. Nie, sporo po prostu dążenia do... Ale nie, bo teraz w sumie Clockwork dostał buffa na tego Blade Maila, który przychodzi przez BKB, no to Clockwork ma teraz dużo lepszego late time'u wszystko, więc... No i wyłączenie mają od Necrophos, także jeżeli chodzi o jakieś przeciąganie dłuższego, no to ja bym tutaj widział w takim razie nazwę drużyny. Która sobie poradzi zdecydowanie lepiej, tylko nie mają tak... Nie no, mają w sumie Naga też może jako big ten defu carrier być. Tylko, że zależy jakim tam buildem pójdzie, także... No jak na razie na papierze mi to lepiej wygląda, że team nazwa drużyny ma większe szanse. Ale wracając do gry, ja sobie pozwolę przedstawić teamy i graczy. Czyli tak, po stronie Radiant nazwa drużyny w składzie. Fex jako Clockwork, znaczek, jak zapomniałem, jak się nazywa, Necrophos, Mega Kutas, Naga Siren, Moi for Drop the Light i Star Garpussy Earthshaker. Po drugiej stronie Team Blacktrap, czyli Palad jako Omni-Knight, Bartel Silencer, Targon Ancient Apparition, Shimba Tidehunter i Kubzon Gyrocopter. Nie wiem czy Necrophos to nie jest znaczek Tauki może. Nie dam sobie ręki do to uciąć, ale to chyba tak to wygląda. Dobra, restartuję Dotę, bo nie widzę.
Oboje nie przełączyłem kamery, ale już wracałem. Pików nie było widać. Mam jakieś grube problemy, jeżeli chodzi o internet, z tego co widzę, bo mam utratę klatek na 90%, także internet mnie tutaj ostro kurwa świruje. Widzę, że mi cały czas mryga i cały czas mi coś pierdzieli. Ja niby u siebie widzę dobrze, ale... No nie wiem, no... Wygląda to dobrze. Ale słychać mnie normalnie? No, nie masz robota, więc... Słychać cię normalnie. Co? Zaczyna się Kotol, na dzień dobry, Wave'a. Bogu parę pokupionych. Oj, oj. Kotol do mnie, ja też powiedziałem, o, ładnie poszło. Tymi konikami. Dużo to zadało. No już połowę swojego regenu musiał zjeść Bartor na micie, bo zostało mu jedno shirt tango. Necrofos... Co weźmie? Necrofos weźmie prawdopodobnie... Pewnie Dead Pulse. Na micie ta aura by mu się średnio przydała. No mamy dwa trailany. Clockwork na górze Tide. Clockwork na górze Tide na dole. Sprytnie odpłynął, znaczy sprytnie odpłynął, po prostu odpłynął. No tak, tej cieszynki będziemy chyba dużo dzisiaj oglądać. Jest rewelacyjnie głupia, jak te wszystkie nowe cieszynki, jak banany Venomancera. Jak tanie z Undyinga. Moonwalk Undyinga. No i zapowiada się początek, póki co przynajmniej, dość statycznie. Dlaczego? Dlatego, że nie bardzo widzę jakieś zakusy. Czy to na mida, no ale musimy poczekać jeszcze te dwie minuty, żeby zobaczyć. Większy potencjał do ganków ma oczywiście team... Przepraszam, Delta drużyny. Z tym Earthshakerem i Kotlem. Earthshaker ładnie postawiony, proszę do tego rzucony. Może nie Chakra, może nie Illuminate, bo Illuminate mi się akurat, no jako supportowy... Jako supportowy Kotol to nie bawiłbym się w to, chyba że gdzieś chce iść do dżungli, ale to i tak na dzień dobry. Dwa poziomy czakry i ewentualnie jeden tego Illuminata i trochę więcej mana Lika to dobry patent do ganków, nie? Bo masz, jest Fissure, jest stun od Earthshakera, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze mana Lik, drugi stun. Zakupiony Das, zakupione są Sentry, więc szuka tam wardów, znalazł warda. Nie wiem, mam wyłączone podpowiedzi, więc nie mogę zobaczyć, czy ten kamb jest odblokowany, bo tutaj gdzieś mniej więcej się kończy. Kończy linia blokady kampa. No to jak Alta przytrzymasz, to się nie wyświetla? Shaker wpada na mid, tunuje Bartora. No ale nie wystarczy to mimo wszystko. Tutaj był całkiem sprawny wjazd, gdyby ten Fisher trochę bardziej może był w stanie odgrodzić od wejścia na górkę, no to mieliby tutaj szansę, ale niestety brakło trochę. Ale ładne sztandary moje, oba teamy na mnie gdzieś fajnie prezentują. Blacktrap ma całkiem taki godny tak. W ogóle mocnym tokiem. A nazwa drużyny ma bardziej dunk. No cóż. Tak. Lubimy dunkness, bo memes są good. No i widzisz, masz problem. Masz problem z... Chodzi na to pana, że helikoptera się powie cofuje po tym jak dostaje rakiet Barazo, no i ten koszt może być zamknięty w progach. Jeszcze jeden atak. Tak jest. Targą przelewa pierwszą krew. No i generalnie tak się kończy zadzieranie zanieczne do Apparition i Chink Touchem na drugim poziomie. No i do helikoptera z Barazem drugim tak samo. No miał pecha, bo w zasadzie jeden krok go dzielił, żeby znaczy kogi są i tak o tyle. Zabawne, że to było zabawne. No generalnie rzecz biorąc, złapał w kogi gyrokoptera, więc nie uciekł mu. Jakby go odepchnął, to zabrałby mu odrobinę manę, a to mana akurat na ten rocket barrage, tak jak mu zauważyłeś, była. I skończyło się śmiercią Clockworka. No nie ma łatwiej linii Clockwork, to na pewno. Z drugiej strony Tidehunter też nie ma łatwiej linii. No, ale jeden i drugi chyba sobie całkiem nieźle radzą. Lepiej radzi sobie Tidehunter, bo ma ile? 7-9 last hitów.
A jego... No tak, tutaj ma duże szanse, jeżeli chodzi nawet o przyjście na tej linii, bo przecież przeszkadza nadal w farmie, że sam ma Nuker Smashem, a jeszcze ma do tego Kakenshela, który redukuje mu przyjęty damage, także jedynie tutaj jest w stanie zająć tego Tide'a, to jest Kotol. Tak, ale Kotol to robi źle moim zdaniem, bo go nie da rady go ubić Illuminate'em, a przy okazji używając Illuminate'a będzie albo przepychał linię, bo będzie zabijał creepy, będzie zbijał HP creepom przeciwnika, bo ja zabijał, czyli odbierze na to jeszcze więcej farmy, a już sam zauważyłeś, że ta naga nie będzie miała za łatwo z tej Hunterem, więc tutaj no nie widzę tego. Mówię, ja bym tutaj zainwestował w Manalika i starał się go wyzonować tego Tide'a, jeżeli on by nie miał many, to nie rzucałby pieprzonych Anchor Smashy, jeżeli nie rzucałby pieprzonych Anchor Smashy. Naga by farmiła, a tym Illuminate'em Kotol nie pomaga ani nadze, ani sobie. Ani, no i nie przekłada się na dobro. Teraz ładnie tam wbił Targon drugi raz w stronę Chilling Touch, ale Necrofos się wyratuje, więc Targon musi się pościągnąć i cofnąć, ale to jest. Targon chyba będzie martwy teraz. No jeszcze na atak zasadzie. Za daleko. Za daleko, za głęboko, Bartor w ogóle mu nie chciał pomóc, zostawił go na pastwę losu. Bartor dokupuje na midzie buty i... I to jest skill dla Necrofosa, więc a Necrofos jaki tam build? 3-1-1, jest już kosa, więc trochę szybciej zdobył kosę, dzięki temu skillowi. Szimba, Szimba też jest ładnie odgadany i zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jedno tanko ma, jeszcze próbuje jakoś uciekać między drzewami, ale sam się w zasadzie zdrukował między drzewkami, także trochę to nie wyszło. No i 2-1 tym razem Naga się wpisuje jako... Hero, który zadał killa. No i zobaczymy jak Naga będzie rozporządzać. Dla Nagi także też całkiem niezły boost te staty do damage'u. Zero też ma Aquile. Przepraszam, Zero też ma Aquile i bucik, więc podobno farma na jednym i drugim. Chociaż więcej last hitów na gyrokopterze. No i... W teorii powinien, gdzie jest Naga, w teorii powinien być więcej expa i dokładnie jest o poziom do przodu, bo palac gdzie ładnie tym Omni-Knightem stakuje. No teraz może ci wejdę w słowo, ale zobacz jaka jest różnica jeżeli chodzi o, no właśnie lane, tak? Razie ma Naga, to jest odpowiedni do Jairo, to Jairo ma 34, Naga ma tylko 20 i to wszystko zasługa właśnie, no w zasadzie Shimby, tak? No bo tutaj nie daje tej Nadze farmić. No to raz, a dwa, że Naga poza tym, że ma mniej last hitów, to ma niższy poziom, bo cały czas Shaker razem z Kotlem siedzą na linii, tak? Dosłownie, nie ma tutaj żadnego pula, nie ma... No i Shimba zablokował kampa teraz. Egeta. No więc... No i w ogóle nie boją się tego, ten Tide się w ogóle nie boi, tak? No zobacz, się podchodzi, Zaczek daleko, zbiera ten cały X-Mate, to i dostanie Illuminate'em, nawet nie został tutaj trafiony, tak poszło jakoś w bokiem. A co zrobić? Zaraz będzie miał szósty ten Tide, więc jak się będzie chciał rzucić na Kotla, to może go zabije. A w międzyczasie zabija Clockworka. Jeżeli jak dobrze pójdzie, to Shimba ma szansę zabić tego Kotla. Będzie Anchor Smash, jeden raz rzucony. Ale chyba nie trafił teraz w tym centrum, nie? Krawecz. Nie trafił w tym centrum. No nie, ale ma też... jeszcze jedno, nie ma jeszcze jednego, więc... Już ma smoke, ale... No i dalej, patrz, znowu jest to samo, Shimba po prostu stoi przy tych creepach i blokuje nagle od farmienia non stop. No słabo to wygląda, tak ten Kotol taki trochę zagubiony generalnie. On nie tego wystarczył. O ile mogę, znaczy no nie inaczej, ciągle mi nie pasuje ten pick Omni-Knight, jeżeli chodzi o Black Trap, a tutaj ten Kotol się... Jest teraz Global Seven zrzucony, ale po co nie zrzucony, bo... Necrofos spadnie, złapał runę... Został Crazy Regen jeszcze. No i cooldown rzucony, zarumujący chyba. No i teraz Seller to musi uciekać. Nie, ładnie go uratuje. Where's Rappel są tutaj? Nie ma Rappela? To ma teraz sobie próbował Nie, no wyleczy go? Wyleczy go? Jest! Ja mnie muszę sięcić swoje życie. No i jeszcze... Rakieta na koniec, także... Well, dwóch padło. Za nic. Jep. No i co? Ile poszło tego golda? Trochę sporo, 960. Tak, to jest jedna sprawa, druga sprawa, że Omni-Knight nie ma repela. Na trzecim levelu. Nie ma repela, no bo chciał sobie chyba kampić, znaczy kampić, farmić staki i skończyło się na tym, że wziął dwa poziomy purification, żeby szybciej to robić. Chciał skończyć. Wyjaśniono by policja. Brakuje mu jeszcze z całego jednego komponentu. Shimba tutaj jest... dosyć agresywnie wchodzi na tego Shakera razem z Nagą i nie wiem czy nie będzie się tutaj łasił przypadkiem, żeby zabić tego Shakera. Kto powinien znowu zabić na topie?
przeoczyłem. No i teraz jest mana ligna i... No i teraz... No to wystoi pod... No i odpływa. Wyrzucony ultimate. Nietrafiony. Jakby trafił, no to ta naga by pewnie umarła. Na dół schodzi jeszcze Clockwork. Czterech na tego Taja to już trochę za dużo moim zdaniem, bo... Znaczy i najlepsze jest to, że on jeszcze rzucił rakietę w ogóle gdzieś zupełnie spod wieży, więc Taj, no Shimba nie jest. No i w ogóle Clockwork nie ma huka nawet jeszcze, no to w zasadzie ja nie rozumiem po co on tutaj przyszedł. Wystarczyłoby, żeby nawet pod Tajem chwilę pozamulał i zebrał tego expa, no bo tutaj nawet nie ma jakoś jak dużo nieco kroki wyrzucone. I w zasadzie tyle. A na topie Gyro cały czas farmy. 51 last hitów, ten tower zaraz padnie. Dominatora już ma, wyszło chyba nawet creepa. Dajowo mu ładę, jaki stanowo być. Wbija teraz, jest kulta wysłana, nie trafia nikogo. No i brakuje tutaj dymana, żeby właśnie coś nie zrobić. Padł tylko Shaker, ale... Zajos się tutaj teleportuje na dół jeszcze. Martwy do tego. Daj, zabity przez Necrofosa. Necrofos zbiera dubla i cały czas się jeszcze leczy. Pada kup do tego Zajro. Rzuta cooldowna, który już nie trafia. Cały czas tutaj jeszcze próbują to walczyć. Próbuję rzucić huka. Nie bardzo może trafić. Jezus, jak strasznie. Nie, no, nie rozumiem po prostu co tutaj się dzieje, bo tak. Mają Ancient Apparition ze slowem, zamiast najpierw rzucić slowa i dopiero później cooldown, to cooldown wchodzi w momencie, gdy już po prostu nikogo nie ma. Nic nie robi w zasadzie. Teraz próba jeszcze zasnajpienia kogoś, kto miał mało hapsów. Streama muszę wyłączyć, bo z tego streama nic nie będzie. Nie ma żadnego szansu generalnie. Zobaczmy na podglądzie na stronie i jest klatka za klatką, także... Nie wiem, coś internet mi dzisiaj świruje niestety, w każdym razie będzie w grze ciągle jest. Tak tam chyba jedna osoba oglądała, także to nie ma. Nieważne, w każdym razie same do gry. Kubzon gdzieś swoją jednostkę posiał od... stakowania Clockwork zabił, coś palada. Omni-Night na topie. Na topie wyrzucony ultimate w nagę. Bo ci już ultimate w nagę, ale ta gra jest póki co tak strasznie nieskładna. Chaotyczna bardzo. No, po prostu niby próbują połączyć jedno w drugie, ale kulka leci w momencie, gdy Ravage, no nie inaczej, Ravage leci w momencie, gdy kulka jest na 20 sekundowym cooldownie, tak? Cooldowny w ogóle próbują na to. Teraz Aj ładnie go odgrodził, to jest Marcy Symbol, to zagalopował daleko. Wydawało mi się, że w zasadzie ma już tego kotla i miałby go, by tam biedny na kotla wystarczył. A Kotol teraz Arcane'a, chyba nie wiemy jak działa Arcane Aura od Silencera. Działa w taki sposób, że jak kastujesz czary, to ona się wydłuża jej działanie, z tego co pamiętam. Mniej więcej tak by to można było wytłumaczyć. Yep. Im więcej spray wykastujesz, tym bardziej Curse się wydłuża w dużym no skrócie. No to on rzucił, nie wiem, ze dwie czakry, jeszcze ze dwa Illuminate. I wesoło czekał na śmierć. Czy teraz nawet nie ma tego. Nie ma limitu, to się może w nieskończoność stakować. Mhm. 4 sekundy jest dorzucane za każdego spela. No jaki jest problem? Problem jest taki, że kolejna kulka jest rzucona. Necrofos spada, rzuca tak. Puszczmy w tej chwili, no i palla tyle. Zostając rzucona. Kota trochę na wcześnie. Teraz powinien porządzić, ale nie ma Tyra, bo jest dobre. Nie, ładnie spada fala, ładnie z falami przez. W ogóle drugi, powinien paść kotol, naga też bardzo mało HP, ale ładnie rzucone. Musi się wycofać. No teraz gubicie, jak nie ma Baterasa. What the fuck? Kotol uciekł na 100 HP, naga podobnie. Naga się zwiesiła. Już naprawiłaś. Nie za bardzo wiem co się tutaj... Czy wiem co się wydarzyło, tylko tak w sumie nie bardzo wiem dlaczego to się tak wydarzyło. Było dużo takich w ogóle niespójnych, dziwacznych zagrań, które nie jestem w stanie wytłumaczyć. Tak, to były takie jak na moje mało logiczne. Leci kulka teraz gdzieś na bazę chyba. No ale to jest troszeczkę już za późno. Nie, naga będzie musiała poczekać. Odrobinę dłużej. Tak, pytałem tego gracza dlaczego ma taką ksywę jaką ma. Wiesz, stanę mówię jeszcze na wszystko.
Tak, zostawię się. Pytałem, czy to dlatego, że ma duże przyrodzenie, czy po prostu złym człowiekiem, jak się okazuje, jedno i drugie. Znaczy, wierzę na słowo, bo nie mogę tego sprawdzić. Inaczej, nie mam żadnego. Że zły człowiek jest w stanie sprawdzić, tak? Że zły człowiek to nawet widać teraz, nie? Że tak nie do końca tam. Trochę toksik, trochę taki PJ Salt, no ale w sumie okej. A co do przyrodzenia, to nie wiem. No i wyłapany, tak? Kosa 4 sekundy, także nie za bardzo tutaj są w stanie. Nie, odpłynie. No i odcinek odpływa. Silencer będzie w Lotara, ty. Chyba sobie żartujesz. Gdzie jest Silencer? No to. Oczywiście. A to w sumie jest Bartek, to jest, wiesz. Bartek fotograf, to jest nasz. Bartek fotograf, tak. Mega sympatyczny chłopak, ale czasami, że tak powiem, żeby nie przeklinać, odstawi takie gówno, jak właśnie w tym momencie Shadowblade na Silencerze. Na pierwszy nie wiadomo, jak na to zareagować, tak. Not like this. No nie wiem, jak mogę inaczej na to zareagować, jak się robi nam do Silencerze Shadowblade'a. No wiesz, nie wiem, co jest gorsze, czy te mecze tutaj, czy granie z nimi wtedy w takach, w której mieliśmy okazję. No doświadczanie tego. Gra się z nimi fajnie, tak? Tak, najlepiej, bo generalnie jest. Dunk Mims jest śmiesznie, ale. Znaczy, no, pod warunkiem, że to nie jest ranked, bo wtedy nie jest śmiesznie. Tak. Po prostu, no, a jak jest non-ranked, to można coś wyrandomować i się przynajmniej pośmiać. No tak, to jest szarudzie. Ale tu jest ładnie tak zrobiony. Huk teraz ładnie złapał. Nie trafił w ogóle. Mamaś. No i się po prostu wytepował. Jakby nigdy nic. Bo kto go może zestunować? Kto go może zestunować? Na pewno. I za jakieś, nie wiem, i za jakieś 12 poziomów... Rakieta. Gyro. O, nie wyczacie. Leci kula kolejna. No i teraz powinien paść F-Shaker, powinien się za nim rzucić. Nie, ale się nie ma rzucę. Kuli, sorry, 5 sekund. Teleport pod Engine Apparition dorzucony. Jest Lothar. Creep tutaj. MVP. Miałem, ambitnie chciałem komentować każdy mecz Black Trapów, ale po prostu z każdym meczem Black Trapów utwierdził się. Złapany bardzo. Troszeczkę chodzi Warner z powrotem, tak jakby. No i... Nie to, żeby coś, ale można się było spodziewać, że w tym miejscu jest center albo gdzieś tutaj, tak? No, a nie, tak. Offline zauważyliby, na pewno szybko offline tam nie ma. Jakby nie bili go w twarz, no to tak jak zresztą nieważne. Value item za 2800. Okej. Okay. Ale macie ogólnie 4-1, to wybaczałem mu, tak? No, czyli jeszcze dominating streak oddał, tak? Tak. Nice. I to niecałe 40 CS, no tak się. No i Tyson teraz farmi to w taki, który zrobił Gyro Coppler. Dla mnie teamwork. No ale tak się zawsze jest Simbo, nie? Bo za chwilę jak skończy robić te staki, powiem chłopaki mam blinka. A to ja powiem, to poczekaj, idę do farmy z Simbo. Brakuje jeszcze takich rage pingów, tak? Simba się ładnie przesłał, pan lat go jeszcze nie sprzedał, także... Idzie zaraz tak uciekać. Jeszcze wszystko to... Kroi, no tak, expa kroi Pallad. Tak, nie zaczyna czasu, 40 sekund. 7 na 40, ten klip jeszcze nie podszedł, tak no to... Kubzon nie ogarnął, że... Taki są czyszczone. Zaraz ruszy klipa. Albo nie ruszy, bo zapomni. Czy może po prostu oddał Szymbie na zasadzie tej wspólnej... No, ty... blackgraphowej kłótni. Symbiozy blackgraphowej, tak. Tak. Znowu dobrze ład postawiony, prawie tego łapie. Value. Leci gdzieś kula dyskotekowa. O, moja craft trochę to... Ja się na o, a nie, brat, nie. Blazebay. Się typuje nawet. No, już mi się skończył. No, no, Aganim zraszowany na nekrofosie 18 minuta. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie teraz. Ale... Cóż... Invis czeka, butelkę na Bartora. Lothar ci nie wystarcza, weź jeszcze drużyny niewidzialności. Jednej rzeczy nie rozumiem. W zasadzie... Kupił sobie Lothara, ale maksymalnie Arcane Curse'a. Zamiast Glebi. Także... Takie... Do zakwestionowania, ale
Nie jest najgorzej. No Ward tutaj ciągle stoi, ciągle nie chce zawardować ze strony Black Trapu. Okej, 12 to się, to możemy pójść do grze. Network? Zero. Różnicy. Tak, trochę tam w stronę Black Trapu 2000. Jeżeli mimo tych 12 kili do 7, no to nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii. Co więcej można powiedzieć, gra się toczy swoim tempem, jak na razie tylko Kubzą sobie tutaj farmi, 124 centy. Naga gdzieś tam się zagubiła, mi ma 88, ma dramsy zrobione. 2000 golda w plecaku. I opór Dinai, bo 39, tak nienawistnie Dinaiuje te creepy strasznie wszystkie po kolei. Targon zbieram Bantirunę. No i dosyć tak... Nie za bardzo. Te smoki, które były kupione na samym początku gry, jeszcze nie zostały użyte, a nie wszystko odpalali z Zoni Knighta. Przez chwilę bo one będą odpalane jak fajerwerki, czy pod rząd. Teraz nie ma cooldownu na smoku, więc można sobie odpalać jednego za drugim, nie? Leci kula. Trafka, nie trafka. To sobie odchodzi. Odluty. Przerfajda. No i zabity ten krokodyl. Trochę tak ślisko ten kill, ale udało się. Lepiej nie mówić. No, martwy Clockwork to martwy Clockwork, to już kolejna śmierć Clockworka, bo już ginie czwarty raz, chociaż masz 6 kili, nie wiem. Okay. No i swing taki całkiem niezły, około 700-800 golda. Nie umlach, tak, to już takie wejście na pałę. Bo, o, jest smoke, o którym powiedziałem, że nie został użyty, no i nadzieją się na tego kotla? Chyba nie. Idą no po nagę. Global wyrzucony, kula nie trafiona. Again. Ravage będzie użyty. Ale nie, wpadnie ten nagę. No teraz. Wpadła Ravage, ale ładnie ten Ravage. Cztery osoby trafią tą nagę. Ale 5 będą szczyka. Jedno do jednego, trzy, jeden do dwóch. Ale... Ładne jako slam. No i co? I nie ma many. Na... O nie, trafione, nie mam manna Lotara, chociaż jest teraz butelka użyta. No i... A jakby tak zmienić buciki? Nieważne, nie? Nie opłaca się. No i kupno, że walił kill Nagi, tak? 1 za 4. Zdecydowanie mi się to opłacało, 900 golda, nie więcej, sorry, 2000 golda tej poszło dla strony nazwy drużyny. Także zdecydowanie kampanie sukcesu, można powiedzieć. A... Czy wystarczyło się tam... Ale Laga nie żyje. Celenster też by przeżył, gdyby się butelkował i zmienił trecy, nie? Miał 62 many, jakby zmienił trecy na manę, to by miał 75 akurat na tego Shadowblade'a. To zajebiście, że kupili ten za 2800 i nie wie jak go używać, nie wiem. Po co Bartek? Tak przyszedł. Nie wiem, czy mogę innego powiedzieć. Gość miał manę w zasadzie do użycia, tak? Jeszcze się nie udało zmienić. Dobrze, że w zasadzie to są jacyś powiedzmy poniekąd znajomi nasi, także nie będę mieli takiego. No bo znowu będą narzekali, że nie wiem, obrażamy kogoś, nie? Mówiąc, że. Gra jest skończona, bo robią tron. Czy nie no, to nie rozumiem, bo wiesz, po to robisz parę treców, żeby mieć tą możliwość switchowania treców, tak? Bo po co innego je robisz, tak? Ani nie masz z nich movement speeda, bo movement speed bierzesz sobie z phase'ów, ani nie masz many, bo many masz z arkan. Znaczy to poniekąd nie masz many. W tym wypadku mana była i można ją było wykorzystać. No i to rozegrane moim zdaniem. Można było zostać Brown Boota i rushować Shadowblade'a jeszcze szybciej. Tak czy siak. Tam zauważyłeś, że w zasadzie jedna naga padła za czterech, a w zasadzie... No dokładnie tak było, nie? A nie padł piąty, bo nie było tam Gyrocoptera, bo farmi. 1600 Sanjin Yasha. Nie no, mają szansę jeszcze z tym Gyrek. On będzie dość spasiony, jak zrobią jeden dobry teamfight moim zdaniem, jak on tam poustawia tym cooldownem i do tego Rocket Barrier i Flat Cannon, no to jest szansa, nie? Jest zdecydowanie szansa. Naga 3K, więc będzie ratowała, oho. No zajebiście, stary. Musiała rzucić Song of the Siren, żeby się uratować. Znaczy generalnie ona by przeżyła, tak? Bo... No nie wiem, nie miał many, już nie miał many, nie? No właśnie, także nie miał nawet czym ten kokur zaatakować. Oj, tu kula na... No ale, za późno miał wszystko. No to jest, który poziom kuli? Cały czas pierwszy, więc to w zasadzie jest żadna...
nie jest żaden ten, to nie jest, wiesz, żadna trwoga dla przeciwników, bo ona nie robi za wiele. Kropo i rzuca gdzieś tutaj huka. No trafiam w huka, bo chyba tam nie jest, teraz się załardować po tym, jak użył blinka, nie? Nie to, że użył blinka, to tam, gdzie można śmiało przy nim wygrywać, mimo że chyba już załarda i się wyblinkować. No jeszcze tutaj nie... zabity, na szlapa jeszcze przez kosę. No jest ludzie tyle. Pozdro, ile go nie ma? Lute. Jak tak dalej pójdzie... To... Przepraszam, to może nie wystarczy ten helikopter. A Swing już teraz ten graf poszybował w zasadzie pod całą górę 2000 golda teraz. Niby to niewiele, 2000. Ale już jest przewaga dla naszej drużyny. Erczek też ma swojego blinka. Echo Slam póki co pierwszy poziom, więc podobnie jak ulti, jak Ice Blast. Ancient Apparition. Omni jeszcze gorzej, siódmy poziom. Silencer kupuje Vitality Booster. Rod of Athos. Teraz stara się układać Naga, ale Naga sobie Gifu ściąga Arcane Kursa, więc to jednak jest Diffusal Blade. To nie będą jakieś farmiące iluzje. Czy nie będzie Radiance into Octaryna. W dalszym ciągu może być, ale zaczęła od Gifu. No generalnie, no to jest chyba lepszy, bo tak na tego Omninite mimo wszystko, jeżeli miałby tak jakiś wpływ tym Guardian Angelem Nagę, no to... To im się pewnie by bardziej przydało niż Radi, szczególnie, że nie widzę jakoś, żeby Naga bardzo efektywnie tymi iluzjami tutaj farmiła. Nie, one w zasadzie sobie po prostu stoją, więc zastanawiam się, czy nie było lepszych. O, ładny huk, ja rzucę na Targona, na to jest martwy. Także sprawnie został zabity przez Necrofosa i... Bloka A, trójka z Black Trapu stoi pod tą areną topie i w zasadzie nic z tym nie mogę zrobić. Shimba pada solo smoke'a na dole i idzie gdzieś. Chyba ten smoke mu zalegał w plecach i nie wiedział co ma z nim zrobić i kupił na... Point boostera? Tak, do Aghanima prawdopodobnie. Sneaky Biki Shimba. Średni pomysł tym Aghanimem moim zdaniem. Na topie coś tutaj się dzieje. Obijają ten tower powoli. Team nazwa drużyny. No i... Dzieje się różnie. Tutaj chyba warto będzie Atosa składał. No tak. Zbieram na Atosa, bo zaczął od Vitality Boostera, tak? To jest ten problem. Nie wiem co możemy zrobić. Teraz znowu ładny hook. Jest ładny, to jest prawda, że osoby stają do tego dorzucone. Nie, teraz pada Jerry Cole, który ładne. To jest Echo Slam, ale to już padło. Kosa na Shimbę dorzucona i Kubno dostaje solo. Jednego. I martwy. No ale zabije jeszcze. Shakera zabił na sam koniec. No i został Ancient Apparition, który jest na dole. No tak, Ancient Apparition padł wcześniej, więc nie mógł pomóc, a przydałby się ten ult tutaj teraz rzucony przez niego, bo będę mieszał. No... Cóż... Jak był najlepszy teamfight ze strony Team Black Trap w tym meczu. A był generalnie rzecz biorąc bardzo zły. Więc... Znaczy no nie był bardzo zły, ale zabili tylko Kotla razem z Epshakerem, więc... No był zły generalnie. Ma co się oszukiwać. Z drugiej strony dobra gra... Skeza? No. Kokorka. Dobra gra, dobre huki. Ładnie inicjuje, ładnie egzekwuje za każdym razem jak huk jest. To się wbija, nie idzie, nie rushuje Aghanima, aczkolwiek teraz już może o nim pomyśleć, bo ma... No właśnie, kupiony Ogre Club, miał 1400. Do tego wcześniej złożona jeszcze Pipe of Insight. I co więcej, Necrophos Mystic Staff. Dokupiony do tego jeszcze Blink i Aghanim Scepter, Naga, Drum of Endurance i tak jak wspomnieliśmy Diffusal Blade.
moja, czy moi cztery meka, a F-Shaker ma w tym momencie blinka póki co. Po drugiej stronie, gdzieś tam powoli majaczy Skadi na gyrokopterze. Shimba pewnie będzie się złożyć Aghanim. Could be. Teraz się gra uspokoiła, wszyscy farmią, dlatego sobie pozwolimy te itemy przewinąć. Bartor do Shadowblade'a nie dokłada za wiele. Znaczy no gdzieś tam majaczy ten, nie wiem czy to będzie faktycznie, no czy znaczy powinien być Atos. Palad nie ma nic, nie? I to po prostu się nie da tego ukryć, nie ma nic. Jego wkład w grę ograniczy się teraz do biegania i starania się healowania. No. Tak. Dzięki Bogu ma repera. W ogóle te generały ma na drugim levelu, a nie repera, także to tak. Jest łatwe. Cóż. Palad się rozwinie. Palad do Palotara, z tyłu rzucone. Smoke na trzech w zasadzie. Nie został złapany. Idą na dół, nadzieje się na Kukułeka zaraz. Bartor. No i znajdują tego Kukułeka i nie za bardzo. Wszystkie straciona znowu kula. Clockwork sobie po prostu. Nie, kula traciona. Przyleciała akurat przez Clockworka i go. Ale no nie wybuchła. Jak rzuci kuka to zła. I od razu podał do tego i Global Fire. Także momentalnie spłynęli triple dla Kubzona bez większych problemów. Tutaj jeszcze jest Necrofos, tego mogę zaraz wyłapać, bo Necrofos mam teraz blinka na CD-ku, ale niestety Shimba go opluje zaraz. Tak jest, spowolniony. O, ładny kiszer do rzucenia. Oj, przykładź to życiem Shimba od razu, także kota wygrała jego. No, ale czterech mimo wszystko padło, tak? Dziwnie się podzielili, bo zaczął obijać, Edgekera chciał obijać Kubzon, no ale ultra killa koniec końców zgarnął, no i tutaj już i ta złoci 4200, 4200 i jeszcze mają tower do wzięcia i mogą się śmiało niego pokusić, bo nagi nie ma przez pół minuty. No cóż, Shimba za czterech, biorę taki trade o każdej porze dnia i nocy. No tak, właśnie o tym mówiłem. Jeden dobry teamfighter może przesądzić o w zasadzie o. Może nie o wszystkim, bo na pewno jeszcze nie jest nic nie jest przesądzone. Squeak póki co spory, ale jeszcze wszystko po prostu się może zdarzyć. Jak u Anity Lipnickiej again, tak, no cóż. Generalnie rzecz biorąc. Teamfight mają lepszy, Team Blacktrap, to na pewno. No, także niepotrzebny mi jest chyba Shimba do gry. Okej. Wiem, że rzeczy dziwne. Czy to Shimba, więc? A no, z jednej strony ten ultimate był... Dobry był wszystko, dobry. Ale to może akurat nie chciał umierać, tak? Może chciał, żeby go uratować. Można mu no, whatever, ale i tak był martwy tutaj przez jeszcze 40 sekund, także to nie robiło znaczenia żadnego, czy on jest w tej grze. Nie musi podnieść cooldown, no to już tutaj znajduje nogę. Nie będzie song zaraz, niestety. Nagra nie ma TPK! Rzuciła sobie to prawda tylko diffu, żeby nie być spowolnioną, ale zaraz tą nagę wyłapią, chyba że TPK jej zajdzie za 3 sekundy jeszcze, więc może zdąży, będzie tutaj rzucona TPK daleko wchłonięta, no i niestety. No i dorwali ją. Shimba wrócił. Okoił się, meliskę wypił i wraca do gry. Słodkie i urocze Black Trapy. Znaczy, no tak, chciał repela może. Ale wiedziałem, tak, wiedziałem, że chodzi o Minite, że go nie uleczył i że nie rzucił repela. Tak. Znaczy nie no, rzucił repela, przecież miał repela. On biegał z Necrofosem z repelem na sobie. A potem dostał kosę. To znaczy, że to był dobrze rzucony repel, nie? No tak. Ale swing był dosyć spory teraz, właśnie tak jak powiedziałeś, na wykreślenie 500 było w pewnym momencie dla nas wydrożone i potem to spadło do praktycznie 2000, także. No 5k, tak, jeszcze tą magę teraz dodatkowo się udało ją dorwać. Exp się wyrównał, także no nie ma to jakichś większych różnic, jeżeli chodzi na to exp, ogólnie wszystko jest wyrównane. 24 do 16, ale...
No cóż, nikt tego nie ogląda. No nikt tego nie ogląda, trudno, nie ale ma, tak nie kosztuje. Ma streama, bo nie żyjemy i nie dało. Fajnie spać, no. No cóż, boj. I to jest właśnie powód, dla którego chciałem kastować wszystkie mecze dla klapów. To nawet nie żałuję. Oj, trochę, że pierdolę, jak to z tym linkiem. Ale to co, właśnie ten repel na całego siebie pan lat nie dostał. No tak, pan lat wieki, i ja podkreślam, pan lat wieki. To jest nie wiem, ale nie kogo. No, Shimba Luta swoje chyba, że na do tego tam Global Silence jest... Cała snaga wysłapana. To jest to, że co? O, i hook, że to jest na kurde na tej podstawerem, ale... Teraz... O, to się rozbił od tych... Ej, tu mi się wydaje, że to mi tym echo przeszkodził trochę... Tak, tak dokładnie, ten potem to rozbił i trochę tak? Nie bardzo było. Ej, to jest takie typowe. Ale to jest takie typowe, człowieku, właśnie kotą wzięty... O, tak! Jeszcze 5 punktów za styl. Jeszcze 5 punktów za styl. I nikogo nie trafi. Ja ci rakieta teraz do gosę na odpowiedź. Ajajaj, ale, mierzona była dobrze. Dobrze było. Dobrze była mierzona ta rakieta. Sam raz, żeby zabić Shimba, ale Shimba koki i usunął się na bok. Teraz jeszcze pójdzie obić sobie hardcampa w dżungli. W zasadzie po tym hardcampie ma tak, ma Aghanima. Kolejny spadek, no i teraz Black, który wychodzi na prowadzenie po raz kolejny. Te ich prowadzenia, jeżeli chodzi o złoto, były dość krótkie, bo trwały tam po kilka minut, sekund. Ale znowu są na prowadzeniu, może tym razem na dłużej. Co teraz powinien zrobić team, nazwa drużyny? Przede wszystkim wygrać. Moim zdaniem... Co? Wygrać. No wpisać Gigi to nie jest odpowiedź nigdy, pamiętaj. Niestety nie możemy się ograniczyć do takiej odpowiedzi. Musimy omijać takie odpowiedzi. Tak czy siak, ale dla mnie... No nie wiem, stary, powinni... Znaczy to jedno drugiemu trochę przeczy, ale... Znaczy te ich postacie sobie przeczą trochę. Postawić na Clockworka, bo Clockwork gra nieźle. Dać mu do farmi, nie wiem, to będzie BKB, czy raczej Aghanim, prędzej Aghanim. Ale dać mu do farmi, ktokolwiek tam sobie farmi. No niestety na wardzie postawił tego swojego warda, więc... Unlucky. I już tam wbija. No i zostawi Nekrofosowi. Oh nice. A Nekrofos ma Octarynę do tego wszystkiego. Aghanim, Nektaryna, Blink. Więc ulti jest co 52 sekundy. Do tego leczenie jest Heartstopper Aury. Bo to chyba... Nie wiem jak się liczą aury na Octarynie. Chyba nie mają żadnego wpływu generalnie. Chyba nie. Nie mają wpływu, bo nie leczy się. To już cooldowny na mniejsze, to na pewno. Może spamować tym pierwszym skillem Deadpulsem te 4 sekundy. No i teraz co? Trochę powściągnęła się ta gra, które jedni i drudzy się uspokoili. MKB dokłada Kubzon, więc co by nie mówić, to dość spasiony Gyro. 38 minuta, ma ponad 300 last hitów. To jest 100 więcej od Nagi, co w sumie trochę słabo świadczy o Nadze. Ale tak, tych iluzji nie wykorzystuje w zasadzie za wiele, więc po prostu klepie z łapy. Nie wykorzystuje iluzji, kurwa, ona nawet nie robi tych iluzji. Czy on, gracz, nie robi tych iluzji. No po prostu nie robi tych iluzji, nie? No nie korzysta z iluzji, tak? Brać Nagę, żeby nie korzystać z iluzji, no to po co brać Nagę? Jest dużo innych carry, Juggernaut. Tak, mafia farmienie dalej trwa.
się dzieje? Znaczy farmienie, no... Ja dużo jestem w stanie zrozumieć. Mamy nagę, która właśnie założyła przed chwilą Heart of Tarrasque i... Generalnie rzecz biorąc, problem jest taki, że Heart of Tarrasque się robi, żeby iluzje były twardsze, bo nie mieli farmić, tak? Ale i trzeba ich używać, żeby był jakiś efekt. No, wypadałoby. Znaczy, to jest ten problem, że nie do końca rozumiem to, co robi po prostu gracz o wdzięcznym niku Megafalus. Mam małą przerwę. Kolejną. Znaczy tutaj akurat nie było tak dużo pauz, jakby się można było spodziewać, że będzie, więc no, no chociaż teraz to wszystko wynikło. Nie, nie rozumiem po prostu tego, co robi Naga, bo to nie jest do końca efektywne. Dołożyła, no powiedzmy, że dołożyła 23 las hity, w tym czasie Jair dołożył 40. I ma 3800 golda, więc może sobie... Sandra zrobi satanika, tylko... Tak, satanika. Jairo? No. No, pewnie tak. Później może sobie spróbować złożyć ganim. Brakuje mi na Jairokopterze tego BKB strasznie. On tutaj po prostu to widział, z tego względu, że... no, ja bym się na przykład bał o to, że Nekrofos mi tam kosę wpierdoli za pół życia i tyle. No to ja tutaj widzę, no może tak być, ale ja widzę, że oni się dużo dostawiają na Omni-Knighta i jego repelę, no tak, na pierwszym poziomie. Chodzi mi o to, że nawet, wiesz, jak będzie miał tą połowę życia, będzie miał tego stanika, to może być sytuacja, że on nie zdąży go odpaść, bo na później dostanie po prostu kosę i goodbye, nie? No bo ona tak dodaje, że około pół życia i jesteś martwy po prostu. Także raczej bym kierował się może w BKB, no bo w zasadzie pakowanie w staty, pakowanie w Hapsa. Przy Necrofosie, to wiesz, to kosa i tak procentowy damage dodaje, także... Czy powinni zrobić, rozumiem. Powinni teraz zrobić Rosha, bo mają na tyle damage'u na tym Gyrocopterze i to w zasadzie niech sobie robi... I wtedy Gyro może sobie robić, jaki tam itemu pasuje, tak? No teraz jedni i drudzy chyba czują, że najwyższa pora się zająć tym dużym panem, który siedzi w swojej jaskini od początku gry, jeszcze ani razu nie padł. Bo nikt nie biegał z Aegisem, więc... No więc póki co i tak skupiam się na farmie, po raz kolejny Jaro czyści stack Ancientów u siebie, jakieś okręgi rysowane wokół dżungli przeciwnika, która jest dość ładnie załardowana i rozładowana w zasadzie. No i farma do potęgi, tak, które się farmfest z tego zrobi, mamy 24-18 dla nazwa drużyny. Gracze Teamu Black, które powiększają swoją przewagę. Zupełnie odpuściliśmy Silencerowi, który ma... A to Sa skończył, tak skończył. Jeszcze Urchina nawet zrzuciło, proszę, do chwili tutaj zignorowaliśmy Bartora, ale... No i temy są. No jak na midę to nie są za dobre, ale też potencjał do farmienia. No nie ma flash farmy Silencer, tak. To jest generalnie tylko 20 intem mógł dziennego na 42 minut, to jest trochę mało, ale... No, kurde chłopaki, weźcie się zbierzcie, bo tutaj chyba zostaje wyłapany, nie ma blinka, dostaje siatę. To jest na chłopaki, ale gdzie jest na chłopaki, gdzie jest Silence? Gdzie był Silence? Gdzie był Team? To dobrze może, że nie było. No ja tego Targon jeszcze tutaj umiera. No, na teleport. No i kurde ładnie tego. Dał na plakat, dla wykasować tego bota i do tego Cloaka i jeszcze do tego do kompletu nawet jak... No już Silencera mu, znaczy Silencer mu akurat nagle. What? Ale jak przejechał jak walec? No to jest Gyrocopter stary, nie? Satanik dołożony, 4K następne, nie więc budubuje, nie wiem. Budubuje ich poza jebydą. Może w zasadzie poskładać kolejny item, może być... Co chce, może sobie kupić to pieprzone BKB, o którym tak mówisz, ale moim zdaniem go nie potrzebuje zupełnie. Potrzebuję...
Potrzebują teraz? Nie no, rapier to jest ostateczność. Potrzebują teraz po prostu wejść na high ground, tak, wymusić jakieś buybacki. A ma Necrosos, ma Naga i ma Earthshaker, więc jak najbardziej powinien tam pchnąć. Jeżeli ktoś się wykupi, to jeżeli się wykupi Earthshaker, znaczy Earthshaker się nie wykupi, bo stoi. A jeżeli nikt się nie wykupi, nie ma glyfa, nie ma graczy przez 30 sekund, więc to jest przynajmniej linia racji, gdzie jeszcze jeden talent można sobie spokojnie wziąć. Z helikopterem takim spasionym, z taką po prostu, nie wiem, z takim damage'em, to bez problemu. Okej, okay, jedna linia reakcji powinna w pewności wystarczyć. Mogą jeszcze się pokusić, żeby obić te range drags, ale nie, 10 sekund na Nadze i 7 na Necrofosie. Dodatkowo graf wskoczył gdzieś pod 8 tysięcy, jeżeli chodzi o złoto. Złoto. No, 10 tysięcy dla Black Trapów za chwilę. A XPM w ogóle gdzieś w kosmos polecieli, bo 14 tysięcy, jeszcze do tego Roshana chyba zaraz co zabiorą. Czy zdążą zrobić? Widzą, że jest tam Gyro, mają Song of the Siren, to tak dość ryzykownie. Z drugiej strony to oni też czekają na zasadzie nie wiem na co, no teraz. Chyba są jakaś zona, ale to się posypie strasznie. No właśnie. Song of the Siren wszedł za późno, tylko teraz to może być młotkiem wszystkim, bo nie tak. No teraz zagrało wszystko tak, jak powinno zagrać. Z drugiej strony team Nazwa drużyny po prostu przedobrzył i czekał zdecydowanie za długo na wbite. Ale to nie wiem, czy był na cooldownie był hookshot, czy to dlatego. W każdym razie tak, przed hookshot za długo, że poczekali, dopiero jak już był martwy Clockwork, to weszła Naga z Songiem, który nie złapał Gyrocoptera. Gyrocopter nie dostał Guardian Angela, to też było takie średnie, nie wiem, czy zauważyłeś. Ale nieważne, bo i tak przeżył i skasował 3 hooków do tego dobrego Ravage'a i do... No wszystko tam zagrało. Teraz ładne jako plan. Ale w zasadzie zostanie nigdy, zostanie skasowany, więc to wszystkie Clockwork drugi raz spadnie, bo ma na sobie repela. No tak, ładny song, problem jest tylko taki, że nie potrzeba BKB Kuzonowi, bo Kuzon po prostu teraz leje wszystkich jak dwie. Dzięki repelowi, więc nie ma już nekrofonsa. Nekrofons spadł. No i kim maj, to jest drugi. Zasadzie... Nie ma buybacków. GG odklepane teraz. No, poznam się bez słowa, generalnie rzecz biorąc. Dwa dobre teamfighty i... Nie wiem, o co chodzi. Gdzie wpisane, gdzie nie wpisane. Pierwsza gra za nami. Było śmiesznie 46 minut. Nie wiem, w zasadzie większość tej gry była taka zupełnie jakaś dziwna, abstrakcyjna. Dużo razy zastanawiałem się, o co chodzi, ale... Okej, pa.